zaczynamy kolejnego vloga z Warszawy. W dzisiejszym po prostu będziemy zwiedzać Warszawę i trochę sobie pogadam, ale nie spodziewajcie się przewodnika po Warszawie. To po prostu będzie taki luźny dzień, gdzie my będziemy sobie chodzić po Warszawie i oglądać różne rzeczy i trochę wam tego pokażę. Jesteśmy właśnie przy Nowym Świecie. Zaczynamy dzień od kawy, standardowo. I będziemy szli na Nowy Świat i Stare Miasto. Tu jest ze mną Martyna. Będzie fajnie, będzie fajny dzień. Czuję to, czuję to! I wchodzimy na Stare Miasto. Zaraz będą ładne ujęcia Starego Miasta. A ja po prostu jestem w niebo wzięty, bo uwielbiam Warszawę. Tutaj Mariusz zabrał mnie na jedną z randek, bodajże drugą albo trzecią, nie pamiętam, ale wczoraj widzieliście pierwszą, miejscówkę z pierwszej. No to dzisiaj tutaj zobaczycie, gdzie Mariusz zabrał mnie na burgera. No, takie wspominki mamy sobie właśnie tutaj w Warszawie. Dużo wspomnień, bo w sumie tutaj się poznaliśmy i mamy nadzieję, że już niedługo, jak najszybciej, będziemy tutaj mieszkać. W danym momencie jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim. I co jest super, jest dzisiaj poniedziałek, jest bardzo mało ludzi na Starym Mieście, więc jeżeli zamierzacie przyjeżdżać do Warszawy, to Stare Miasto polecałbym zostawić na przykład poniedziałek, ogólnie w tygodniu, bo w weekendy jest pełno, nie pusto. No nie wiem, jeżeli lubicie tłumy, to tak, ale jeżeli wolicie sobie na spokojnie pochodzić i zwiedzić, to jak najbardziej w tygodniu. Trochę kosmos, że tam sobie ktoś mieszka. Taki Andrzej. Czy wy też macie taki problem, że jak vlogujecie albo filmujecie cokolwiek, to macie problem ze zrobieniem zdjęć? Teraz postanowiłem, że nagram dwa vlogi z trzech dni w Warszawie. W sumie miałem trzy nagrywać, ale w pierwszy dzień nie wziąłem w ogóle ze sobą karty SD, więc nie było takiej opcji. No a teraz nagrywam już drugiego i w ogóle przez te dni nie zrobiłem żadnych zdjęć, więc na Instagramie będą pustki, a tak nie powinno być. Chociaż Martyna robi mi parę zdjęć i mam nadzieję, że będę miał parę zdjęć mojej osoby na temat tego, że jestem w Warszawie. Ale muszę znaleźć jakąś opcję, jak zrobić tak, żebym mógł i robić zdjęcia, i nagrywać vlogi. Może, nie wiem, kolejny aparat. Więc nie wiem, musicie oglądać dużo filmów. Idziemy na taras widokowy. Może coś tam fajnego nagramy. O ile nas puszczą i o ile będzie można nagrywać. Idziemy. Chyba będziemy jednymi z nielicznych na tej wieży. Nie wiem, czy cokolwiek mi widać, bo jest tu dość ciemno. Ale ogólnie jara mi się. Okej, jesteśmy. I chyba jesteśmy sami. Nikogo nie ma. Jesteśmy sami, super. Fajnie. O, ale się zmachałem wchodząc tu. Jest naprawdę super. Polecam przyjść tutaj w poniedziałek z rana, południe nawet. Nie ma w ogóle ludzi, po prostu macie taką miejscówkę za 10 zł dla siebie, więc no, no brainer. Nie ma w ogóle problemu. A za mną całe miasto w ogóle. Też strasznie fajnie, strasznie fajnie.
jesteśmy na starym rynku, rynku Starego Miasta. I jest tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, w całej Warszawie. Tutaj też jest super pięknie i uwielbiam to miejsce. I znowu jest bardzo mało ludzi, więc też jest super. Można sobie pozwiedzać na spokojnie i pooglądać. Jest tylko parę wycieczek za mną, jakieś dzieci, ale ogólnie jest no mega super, naprawdę. Uwielbiam, uwielbiam. Dobra, idziemy teraz złapać coś na szybko do jedzenia, bo zgłodniliśmy, ale nie chcemy też za bardzo odchodzić, więc na większe jedzenie pójdziemy później. Dobra, mamy dinozaurusy i będziemy teraz zajadać. Jesteśmy teraz koło fontan, które nie działają, ale tutaj też byliśmy na jednej z pierwszych randek wieczorem. Było romantiko. Jak Mariusz Wam robi przewodnik, przewodnik po naszych przewodnik randkach. Po randkach. Tak, jeżeli chcecie zabrać tutaj dziewczynę, to wieczorem, jak są, działają fontanny, to może być romantiko, może ale być. Ale wtedy były jeszcze jakieś pokazy, wtedy były jeszcze pokazy jakieś fajerwerków czy laserów, nie pamiętam. Pokazy iluminacji, o, wydaje tak, mi się. Coś takiego, więc pamiętam, że się double romantiko, niebo, tak. Double romantiko. Było teraz świetnie. Teraz są kolorowe rybki, też jest teraz romantyczne. Są kolorowe rybki i nie ma wody, no bo susza. Krzyski i Stadion Narodowy są definitywnie na mojej liście do polatania nad nimi dronem i to jest też takie jedno z miejsc, z którego wydaje mi się, że nie ma tak wiele stref i można tam w miarę swobodnie latać, więc na pewno się to wydarzy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to musicie śledzić dalej tutaj i na Instagramie, bo na pewno to się będzie działo, tylko jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno. Na pewno też to będzie we vlogach, więc jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. No a teraz będziemy szli na coś do jedzenia. Chyba zdecydowaliśmy się na sushi. Nastąpiła zmiana planów, jednak nie będziemy jedli sushi, tylko curry i schabowego i wingsy z boczniaków. Wingsy z boczniaków. Martyna w akcji. Jedzenie. Ja będę jadł to. Zjedzone, pyszne było. Przyszedł do nas Kuba. To ja, dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na Kamilę i będziemy lecieć gdzieś. No, Lukien jest Charlotte? Tak. Znaczy, nie, to nie jest Charlotte, ale właściwie nie Charlotte. I jest cała ekipa. Idziemy do jakiegoś miejsca z grami. Nie wiem, na ile będę nagrywał, bo już strasznie dużo nagrałem pewnie. Ale coś tam Wam pokażę i pewnie wtedy skończymy tego vloga. Ale tak jak mówię, najpierw idziemy do miejsca z grami. Myślę, że będzie ciekawie.
mega ciekawe miejsce. Idziemy zaraz wybrać jakąś ciekawą grę, żeby pograć. Na razie tylko próbujemy różnych rzeczy. Raz. Kończę tutaj